Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek 3 sierpnia. Dzisiejsze teksty biblijne to pierwszy tekst z przypowieści Salomona, Pan pokornym okazuje łaskę, oraz z listu do Filipian z 2 rozdziału. Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Na podstawie tych tekstów chciałbym bardzo, abyśmy zastanowili się dzisiaj króciutko nad tematem pokory. I na sam początek zadali sobie takie przewrotne pytanie. Czy pokorny człowiek w dzisiejszym świecie ma jakiekolwiek szanse na przeżycie? Od razu być może powiem, przecież to jest bardzo głupie pytanie. Przecież ja sam jestem człowiekiem pokornym, a żyję. No super, wspaniale. Ale nasuwa się od razu drugie pytanie. Czym właściwie się ta Twoja pokora przejawia? Czy jest to rzeczywiście wypływająca gdzieś z głębi serca umiejętność zrozumienia? I to nie tylko na pokaz, ale szczerze. Taka umiejętność godzenia się z tym, że nie na wszystko masz wpływ. Że na świecie jest mnóstwo rzeczy, na które tak naprawdę nie masz nawet najmniejszego wpływu, które Cię przewyższają. Prawdziwie pokornym jest ten, który nie tylko to czuje i wie, ale potrafi się każdego dnia do tego przyznać. Świat, który nas otacza, pokazuje jednak, że najbardziej liczą się ci, którzy sprawiają wrażenie, że są najlepsi, że wszystko najlepiej wiedzą, wszystko najlepiej potrafią. I mamy właściwie dzisiaj fantastyczne narzędzie do tego, aby móc się wykazać. Przykład? Bardzo prosty. Upiekłem ciasto. Muszę się tą nowiną podzielić ze światem. Cyk. Robię zdjęcie, parę kliknięć i po chwili pojawia się mnóstwo dowodów na to, jak wszyscy mnie doceniają, jak wszyscy to lubią. I co się dzieje? Rosnę w dumę. Myślę sobie, jaki to ja jestem wspaniały, jaki to ja jestem wielki. Ale zastanów się, ile ciast w swoim życiu upiekła Twoja mama albo Twoja babcia. W zupełnie innych warunkach, bez dostępu do współczesnych cudów techniki, bez dostępu do internetu, gdzie można znaleźć dzisiaj właściwie przepis na wszystko. Włączmy telewizję na jakikolwiek program informacyjny. Ci nasi w mniemaniu stacji zawsze są doskonali pod każdym względem, a ci drudzy są beznadziejni. To wszystko uczy nas bardzo luźnego rozumienia tego, czym tak naprawdę charakteryzuje się postawa pokory. Ten dzisiejszy króciutki werset z przypowieści Salomona poprzedza informacja o tym, że Bóg szydzi z szyderców. Powiedzielibyśmy, człowiek planuje, ale to przecież Bóg o wszystkim decyduje. I w Biblii dopiero po tych słowach, po tym, że Bóg szydzi z szyderców, jest napisane, że pokornym okazuje łaskę. I raczej nie chodzi tu o nasze szydzenie z kogoś dla zabawy, dla żartu. To nam się bardzo często wszystkim zdarza. Ale raczej o szydzenie, aby kogoś upokorzyć, aby umniejszyć jego zdolności, umniejszyć jego umiejętności i jego dokonania po to, aby na tym tle samemu zabłysnąć. Od razu na myśl przychodzi postawa osoby krytycznie szydzącej i komentującej wyczyny piłkarzy na boisku. Bardzo często taka osoba nigdy w swoim życiu nie przebiegła się od pola karnego do pola karnego w szybkim tempie kilka razy. W ogóle nie ma pojęcia o tym, co to znaczy zmęczenie, co to znaczy brak tchu. Czy wobec takiej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia na co dzień, to pytanie, jakie postawiłem na samym początku, a więc pytanie o to, czy pokorny człowiek jest w stanie w współczesnym świecie się odnaleźć i przeżyć, jest dalej takie naiwne i głupie? Z postawą pychy, z postawą szyderstwa, zarozumiałości na pewno mieli do czynienia ludzie przez całe stulecia, od samego początku. Krytykował je Stary Testament, krytycznie odnosił się do nich sam nasz Pan Jezus Chrystus. Także Paweł do Filipian napisał: nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Tylko wtedy, jeśli będziemy z szacunkiem patrzeć na każdego człowieka, każdego, bez względu na to, kim jest, bez względu na wszystkie różnice, jeśli będziemy w stanie dostrzec wartość w każdym człowieku, dopiero wtedy będziemy mogli stać się sami ludźmi o wiele bardziej wartościowymi. Wtedy dopiero będziemy mogli poznać, w czym objawia się Boże miłosierdzie i Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest, byśmy każdego dnia starali się dostrzegać w każdym napotkanym w naszym życiu człowieku jego wartość, jego wielkość. Nie pokazywali, że to my jesteśmy wielcy, ale starali się żyć tak, jak uczy tego Bóg. Starajmy się tak żyć. Prośmy Boga, aby nas w tym wspierał i aby nam w tym błogosławił. Życzę wiele Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Amen.